gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w hodowli w oddziale dzierżoniów u pana Ryszarda Pawłowskiego. Witam, dzień dobry. Panie Ryszardzie, teraz znajdujemy się w Gołębniku Młodych. Nie bez powodu ten film właśnie od Gołębnika Młodych zaczynamy, ponieważ dziś mamy poniedziałek, wczoraj mieliście ostatni lot Gołębi Młodych, lot dodatkowy, ponad 500 km. Chciałbym, żeby trochę na temat tego lotu pan powiedział, jak to w ogóle wygląda, kto w nim bierze udział. To był lot sponsorowany z Hanoweru. Ten lot, to jest druga edycja już tego lotu, można powiedzieć, i ten lot brał udział, jakby tak nie skłamać, to chyba z 4 czy 5 okręgów na pewno. 113 hodowców brało udział, 2310 gołębi i co można powiedzieć? Ten lot taki ciekawy jest, bo jest podzielony na parę kategorii i na loty. Na tym locie jest brane pod uwagę, tak, jest, serie są 10-5. Hodowca może włożyć kilka serii nawet sobie tam. I jest gołąb as. Asak typuje, każdy hodowca tylko może jednego asa zatypować. I as, gołąb as to jest gołębiem, który idzie w odrębne klatki. I te gołębie są o pół godziny szybciej wypuszczone. Także one tylko między sobą walczą. Tak, one są to... Z każdej hodowli najlepszego gołębia ktoś wybiera, typuje go i to są gołębie asy, które rywalizują między sobą. Startują, tych asów było 58 i one wypuszczone były pół godziny szybciej. No i mam taki zaszczyt, że prawdopodobnie mój gołąbek wygrał. Co do tego lotu, to mogę powiedzieć, że ja biorę udział w nim pierwszy raz. I naprawdę ta organizacja była rewelacyjnie zrobiona. Dużo ludzi było zaangażowanych w to. Przyjmowanie gołębi sprawnie, szybko szło. No i było dopięte na ostatni guzik, bo każdy gołąb, który szedł na ten lot, ma bite pieczątki. Nawet zaraz pokażę, nawet na tym gołąbku, co jest tutaj. Chodź, nie bój się. O, on też powinien. Chyba był, jak się nie mylę, bo tu parę nie było, ale... O, proszę. Na tym skrzydle. Tak, tak, tak. Każdy. Aha. Czyli tutaj już każdy gołąbek. Każdy gołąbek. Tak, włożone gołębie, potem komisja biła numery wszystkim gołębiom. Można powiedzieć, że jak na finale wspólnego gołębnika. No, chyba tam nawet tak nie jest jak, aha, tutaj. No i powiem, że te gołąbki miały bite te pieczątki i trzeba było zgłaszać. Zgłaszać numer tego gołębia, pieczątkę, jak przyleciał, i to tak, że tutaj te zabezpieczenie tych gołębi było, i to było tych punktów wkładań chyba z 7, ale na ostatnim punkcie dopiero były bite pieczątki. Aha. Także nie, te po tych punktach i oni przewozili te gołębie, że można było coś zmienić.
Także na ostatnim punkcie dopiero były, jak do kabiny gołębie były wkładane, dopiero były bite pieczątki. No pokażę tego asa, co mu się prawdopodobnie udało wygrać. Zaprezentujemy go i powiemy też, z czego on się wywodzi. Tak, tak, tak. Co ciekawe, płowy. Jeden jedyny na gołębniku. No. To jak siadał, to już pan wiedział, który. Tak, tak, tak. Powiem tak, że ten gołąbek był w tamtym locie pierwszy na oddział. Także on z pierwszego lotu nie zrobił konkurs, a wszystkie loty miał, pierwsza grupa jak przychodziła, czy szpica, to on już był na gołębniku. A ten gołąb z czego się wywodzi? Już mówię. On jest wnukiem mego czerwonego gołębia, który był trzecim lotnikiem Polski, jak była wystawa w Kielcach, w redakcji hodowcy gołębi pocztowych. Tam żona odebrała wtedy puchar na niego. Ten gołąbek czerwony zrobił 71 konkursów. Czerwony był bardzo dobry z maratonów. Bruksela, nie Bruksela, to on zawsze siadał czołowo. Że on i on jest jego wnukiem po czerwonej samicce. Takiej rocznej, który jest ten. I tak powiem tak. Ale nie... zatypował pan go ze względu na to, że wygrał poprzedni lot, czy raczej na to, że taka rodzina? Rodzina raz i przy oblotach, czy wszystko, ja nie wiem, czy on taki ma ciąg do gołębnika, czy on taki oszczębia się, bo i to muszę się jeszcze nawet o tym dobrze nie wiem. Przy oblotach, czy z wywózki, te jeszcze krążą, a ten gołębnik, tak samo z lotu. Ten jak pierwszy siadał, to tu koledzy byli u mnie, to normalnie aż ten wiatr piszczał, jak on siada. Teraz to samo. Już go ten, pół kilometra z góry widzieli, jak on już bije w dół. Taki ma, no chyba ma ciąg, bo jakby się bał, to by się od stada nie odrywał i nie szedł pierwszy, no. Jakby jaszczębia się bał, bo tak gołębie mają do siebie. Jeszcze go pokażę, no. Piękny gołąb, tak jak pan mówił, pierwszy as. Tak, prawdopodobnie zaznaczmy to, żeby potem nie było jakiś ten, ale, tak. Ale ten... dzwonili do mnie, że chyba tak, no raczej na 99%, tak mi powiedział. Gdybym chciał rozwinąć temat odnośnie tego lotu u pana w hodowli, bo pan zakoszował gołębi ile? Zakoszowałem 47 gołębi. I na teraz mamy ich sześciu brakuje mi z tego lotu. Zaraz wrzucimy do tego pierwszego. No tutaj proszę. Tak, jest gołębi 40, bo jeden był tam problem. Chip nie odbił go. Tak. Ściągłem mu i wiem, że rano przyleciał. No to ten pierwszy, co siąd, z as. To był pierwszym tak, gołębiem. No 38. Potem 59, bo te, co później puszczone były, to są 59, 00, 00, 5, 5, 5, 11, 12, 12, 15, 18, 20, 20, 24, 25, no i tak dalej. Przypominam, że to ponad 500 kilometrów. 508, 510, gdzieś tak będzie. Także przylot był fajny. No nie, można powiedzieć, że naprawdę elegancki był, no. Także, że nie jest źle, gołąbki się spisały. Tak, a odnośnie generalnie sezonu gołębi młodych, bo też chciałbym pomówić chwilę o metodzie. Jak widać, gołębie u pana, można powiedzieć, pokrywę już zrzuciły, czyli to są gołębie przyciemniane. Tak, tak. Ja puszczam w pary 20 lutego, zawsze puszczam rozpłodowe i lotowe. I mam taką zasadę, że sobie z rozpłodowych jajka do lotowych rocznych przekładam, żeby po najlepszych pociągnąć po 10 dniach. Także mam zawsze dwie pary młodych po super najlepszych gołębiach, czy z lotowych, czy... A potem znowu, jak jeszcze lotowe zniosą jajka te najlepsze, to do rozpłodowych znowu sobie przekładam. Także, że ciągnę wtedy sobie... po tych nie są takie, powiedzmy, tam grudniowe czy styczniowe młode? Nie. 20 lutego puszczam zawsze w pary, to jest u mnie reguła i ten... I powiem, że mam jakieś swoje takie pomyślenia i tego się trzymam.
także te gołębie i przekładam jajka i potem je zaciemniam, nawet nie od razu, także one mają po piór zrzuconych 4-5 każdy jeden, także nie na pełnym skrzydle, ale potem one zatrzymują i lecą nawet nieźle. Ale wtedy też jest łatwiej je później wypierzyć na kolejny sezon, jak one te... Tak, właśnie, no o to chodzi, no dokładnie. No i ten sezon zaczął się tak nieciekawie, bo od razu nie złapałem serii w tym, jak się nazywa, do Mistrzostwa Polski. No 6 złapałem i ten. A potem już było rewelacyjnie, ale to już za późno, bo to teraz nie ma, żeby jakiś lot odrzucić. Są 3-3. No i powiem tak, że 2 ostatnie loty już były bombowe, już super, pierwsze serie miałem. No i z tej zajęłem w piątkach 2. miejsce, w 7. 1. miejsce. 1., 2. lotnik oddziału, tam 7. i tam dalej, także sezon udany. No. Tak jest. A jeśli chodzi o taki lot 500 km, bo wiadomo, no dla wielu gołębi to już jest wyzwanie. Tak samo dla hodowców na pewno przygotować gołębie na taki lot to jest duże wyzwanie. I chciałbym właśnie zapytać, jak na taki lot pan gołębie swoje szykował? Opór karmy, no ale w ogóle ja u mnie nie ma metody łyżkowania gołębi, no tak, każdy o tym wie i ja naprawdę karmię je, one jedzą ile chcą, dosyta i nie ma problemu. Jest troszkę słabsza karma, potem jest bogatsza i na tej zasadzie to pilnuję. No i nie ma takich rzeczy, że ja im tam rozdzielam karmę. One cały czas tam mają, znaczy zjedzą, zabieram co zostanie, posprzątam i potem, żeby miały apetyt. Nie leży karma, no w każdym razie. Nie. No bo one to apetyt stracą wtedy, jak będą miały, że ta karma leży u tych gołębi. Bo one by sobie wtedy przebierały, nie? Czyli powiedzmy ta karma tam pół godzinki czy 20 minut jest w karmie. Tak, jedzą, no i odchodzą, patrzę, już tam wszystkie prawie odeszły, zabieram i ten, no. Tak jak widzę w karmniku, ryż paddy leży. No teraz tak, już dzisiaj, no bo te dochodzą jeszcze gołąbki, jak one się nazywają. Te, o tam możesz pokazać tamtego śpi biedny, on teraz niedawno przyleciał. No. Tak, on przed chwilą jeszcze pod gołębnikiem chodził. No dokładnie, no i ten. czyli dziś gołębi doleciało 9. 32 wczoraj. Dokładnie, 9. Dziś 9 sztuk, także można powiedzieć, że lot jak na taki dystans udany. Teraz pytanie, słoma w gołębniku generalnie przez cały sezon leży, czy... Tak, słoma to może daje, że gołębie jak się oczyści im górne drogi oddechowe, to jak latają, to słoma zatrzymuje, że ten pyłek nie lata. Wiem, tak. No, zmieniam ją, jak sprzątanie jest, to zmieniam co tam 3, 4, 5 dni, no. Zależy od wizualnej tej. A jeśli chodzi o przyciemnianie tych gołębi, to one przez jaki okres są przyciemniane? No bo jeśli one są w 20 lutego dopiero gołębie parowane, więc... Do końca czerwca. Do końca czerwca? Tak. Do końca czerwca, 24, no to już tam... A w godziny jakie w ciągu dnia? Ja robię przyciemniane są od godziny 5 do 9. Aha. Znaczy od godziny 9 do 5 jest widno. Od 9 do 5? Tak. No te gołębie, one, ja je nie ruszam. Raz w tygodniu wypuszczam, bo mam dużo pracy z lotowymi gołębiami. To także one nawet nie latają, tylko z dachu na dach. Tylko że potem trudno je rozkręcić do lotu i doprowadzić do formy. Trzeba uważać na takie gołębie. Bo one nie odlatują od gołębnika, tylko cały czas łażą tutaj po tej trawie, ale potem jak zaczynam im treningi, to dopiero zmuszam do latania, no troszkę latają, no i potem wywożę je, ale na bardzo krótkie odległości, bo one nie znają terenu w ogóle, te gołębie. Czyli żeby zrozumiały, o co chodzi. Tak? Tak, żeby zatrybiły, no bo jak nie zatrybią, to można pół stada zgubić. No właśnie. No, to jest bardzo ważne, takie rzeczy. Czyli generalnie też te młode, jak są odsadzone, to na pełnym korycie one są takie ciężkie i dlatego tak się zachowują. Dokładnie, są dlatego na pełnym, bo one się zaraz pierzą. Pokrywę zmieniają. No i żeby ta pokrywa była, musi z czegoś pobrać ten pokarm, pióro, żeby ten gołąb ładnie wyglądał. No. Tak jest, ale na ten lot dodatkowy nie wszystkie gołębie pan koszował? Nie. Zostało w gołębniku 30 gołębi, bo wszystkich mam lot młodych przelotowanych 83. Także 83 tak, skończyły loty. Także nie dawałem wszystkie, tam 47 wybrałem. Nawet pierwszy lotnik oddziału nie poszedł na ten lot, bo nie dałem już, bo...
No, no nie dałem go, bo jest taki gołębi, co muszę je sprawdzić, zobaczyć do końca. A taki lot to jest trudno wyczuć, jak on się odbędzie jeszcze przy takiej niepewnej pogodzie, bo gołębi jak zaczęły siadać, to taki deszcz lał, że wszystko mokre jak ścierki. Dzisiaj to samo przychodziły. To jest już 2 października. No, dokładnie, już dokładnie. I tak naprawdę, że te gołębie poradziły sobie. No jeszcze wczoraj po 18 w taki deszcz przyleciał gołąbek, o 17 dwa w taką burzę przyleciały dwa gołębie, że byłem zaskoczony, naprawdę. Tak, a jeśli chodzi właśnie o pierwszego lotnika, bo powiedział pan, że musi pan jeszcze sprawdzić, to znaczy, że to z jakichś nowych gołębi? Tak, dokładnie, tak. No także jak jakieś nowe gołąbki są, no to trzeba to pilnować, żeby jakoś je sprawdzić, bo jak go zgubiłbym na tym locie, to rok w plecy jestem. Swoje gołębie pan zna. No też, no wie pan, z każdej pary nie jest tak, że co roku wychodzą super gołębie, czy rozpłodowe, czy lotowe, to nie ma tak, bo to by było za proste. No i za łatwo by to szło ludziom, a tak jest utrudnienie jakieś, tak. Bo to tak jak w rodzinie jest zawsze. Powtarzam, że jest 10 dzieci, jeden jest księdzem, drugi dyrektorem, a dwóch złodziei, a reszta przeciętne. Tak. No tak jest, to prawda. Dokładnie. Odnośnie właśnie pana gołębi, bo nie wspomniałem nic na temat wyników, na temat gołębi, jakie pan miał w swojej karierze lotowej, bo... Miał pan w swojej karierze olimpijczyki, nie jednego olimpijczyka. Pięć. Pięć olimpijczyków, dokładnie. I jeden środkowy Europy, to jest szósty. Tak, to jest szósty. Mhm. Także już trochę tego pan wylatał. Na szczeblu ogólnopolskim też wyniki super. A pomimo to cały czas jest motywacja, żeby się poprawiać. Zawsze trzeba sprowadzać te gołąbki i co roku zawsze mam coś nowego, no tylko że czasami są takie lata, że ich za dużo sprowadza nowych, a tego się nie ogarnia potem, no i trzeba robić selekcję, naprawdę to jest dużo pracy, no i chcę trochę zmniejszyć tą hodowlę chyba, bo już wiek trochę jest taki, że no, grzech narzekać, aby gorzej nie było, ale już się zaczynam szybciej męczyć i tego, a żeby coś robić dobrze, to żeby dobrze lecieć, to trzeba naprawdę do tego się przyłożyć, bo tutaj wymaga praca, wszystko, no dużo czynników musi zagrać na taki wynik, ale mówię, no chcę troszkę zmniejszyć, ale to mi nie za bardzo wychodzi, te zmniejszenia tych gołębi. Każdy właśnie by chciał zmniejszyć. Dokładnie. W pewnym momencie roku, szczególnie na zimę. No będę robił selekcję, bo to wczoraj ten lot się skończył, no to teraz rozpód, wszystko, generalne sprzątania, ruszta, to wszystko będzie biorę się za pracę, ten tydzień to będzie bardzo ciężki, ale zrobię to wszystko i bardzo dużo gołębi z rozpodu wyleci, z lotowego też, no tylko z lotowego mam troszkę utrudnienie, bo w tym roku tam tych konkursów mają, ale to takie większość jest tych przeciętnych konkursów, no i to jest utrudniona selekcja, bo tamte lata to miałem lepiej, bo tych wybijających się gołębi było więcej, a w tym roku jest tak troszeczkę słabiej poszły te loty, bo to silne z wiatrem było i to troszeczkę nie tak poszło, jakby człowiek chciał, ale to nie ma tak, żeby... Każdy sezon, tak to mówią, nie może być... Dokładnie, to zgadza się. Rewelacyjny, no. Tak? A jeśli chodzi o gołębie, które pan wprowadza, bo powiedział pan, że sporo pan wprowadza gołębi do hodowli, to te gołębie nakłada pan na swoje już sprawdzone, czy jak to się odbywa? Tak. Staram się, no, jak są wartościowe gołębie, to staram się włożyć w swoje najlepsze gołębie. No i wtedy widzę, jakie są efekty. No i jeśli to nie wychodzi, no to zmieniam wtedy. No, jak są po jakichś super gołębiach rozpłodowych, na przykład jak z olimpijskich gołębi, tam od kolegi Olecha, tam teraz mam po tej 30 i po tym, i po jego Achillesie, to po dwóch olimpijczykach, no to takiego gołębia to na różne sposoby się sprawdza, bo jeśli cała rodzina to super lata, to wiadomo jest, że czy to nawet jakbym po nich nie leciało, to późne zostawiam i próbuję jeszcze po nich i zawsze mi to się sprawdza, że gdzieś trafię w te dobre gołębie. Nie można szybko, jak się dobry materiał gdzieś kupi, to nie można szybko rezygnować, jak coś nie wyjdzie, bo niektórzy tylko tak, poginęły młode, dobra, już koniec. Czyli ma pan tą cierpliwość? No przykład mam taki, moja samica taka, miałem od kolegi takiej świętej pamięci Andrzeja Chyrzego samiczkę, on miał takiego samczyka, co u niego cały czas pierwszy na gołębi siadał. No i całą parę późnych młodych dostałem z tego gołąbka.
No i samczyka, nic nie wychodziło z tej samiczki, nic. Dawałem tej samicy najlepsze gołębie. Wszystko za młódka ginęło, ginęło, ginęło. No, ale potem kupiłem tego Leisen Gumarus na wystawie, ten, to jest taki mój właśnie całej hodowli, ten najważniejszy gołąb był. No i wziąłem go i miałem koledze udowodnić, że to jest dobry gołąb. No i w każdym bądź razie, a on się sparował właśnie z tą samicą. Mówię, co ja robię, muszę rozparować, bo nic z tego nie będzie, wszystko poginie. Trzy młode i trzy asy, pierwsze trzy, olimpijczyk. Taka samiczka 13.01, cały czas tam czołowo, chyba miała 4 pierwsze miejsca. No i olimpijczyka brat z gniazda, który był najlepszym roczniakiem okręgu. No to i co roku po dwa gołębie. Jeszcze tak, roku już. Tak, ale rok w rok miałem super gołębie z tej pary. Jeden czy dwa zawsze as był. A to rzadko się zdarza, żeby co roku mieć. No tak. Ja mówię, as to musi być asów w oddziele. Nie to, że tam as zrobił parę konkursów i asem go nazywamy. Powiedzmy już taki wyróżniający się gołąb. Tak, tak. Co ma tytuł na przykład lotnika oddziału, no tam któregoś, no to wiadomo. Tak jest. Teraz może przejdziemy sobie do domu i poruszymy temat debiutu w tym roku, bo zadebiutował pan w tym roku na wspólnych gołębnikach i warto o tym powiedzieć. No dobrze, nie ma sprawy. Także teraz kolejny temat, który poruszymy, to właśnie te wspólne gołębniki, bo w tym roku pierwszy raz pan na te wspólne gołębniki dał gołębie swoje. No i od razu można powiedzieć z sukcesami. No jakoś tak się udało. No początek był jak zwykle u mnie taki nieciekawy, jak zacząłem obserwować te gołębniki, te swoje gołębie. No i widzę tam żadnych efektów nie było, no ale liczyłem na to, że jak jakiś dobry materiał, to coś powinno pokazać. No i faktycznie, bardzo mi to cieszy, że się udało to na finałach. No na dwóch gołębnikach finałowych, pierwszy odbył się na Roztoczu. Finał, no i w każdym bądź razie też przyleciały trzy gołąbki z tego finału, tam z wyprzedzeniem. Tamte wyprzedzenie było chyba, jak ta pani mówiła, 4 minuty czy 5, bo przesiedziały troszkę na dachu. No i ten. I trzy były i w tych trzech był mój. No i trzeci weszedł. No takie szczęście nie w szczęściu. No i potem następny był finał, teraz ostatnio. To Krakus, najważniejszy gołębnik, no bo to gołębnik taki prestiżowy. No i największe nagrody tam są. No i tak... Tam dałem dwie drużyny, jedną na siebie, drugą na żonę. No i w każdym razie do finału zostało 6 gołąbków. Czy z tej, po jednym odpadło. No i miałem cichą nadzieję, że coś może się pokaże. No i faktycznie, no wróciłem do domu, poszłem na internet, patrzę, jeszcze gołąbków nie ma. Zeszłem na dół samochód zaprowadzić. Dzwoni mi taki znajomy z Krakusa, co tam blisko mieszka, co gołąbki ode mnie brał. Dzwoni, że pana gołąb, przyleciały dwa gołębie, pana gołąb jest tam w tych dwóch gołębiach, no wyszedł drugi. No też taki pech troszeczkę, ale grzech narzekać. No. I co ciekawe, poszłem na internet, no są dwa, oglądamy i tutaj, no i dalej tych gołębi nie ma. Pełne 10 minut, nie było wcale gołębi, no naprawdę, te gołębie dwa to klasę pokazały. Tak, tak. No i potem po 10 minutach pokazało się, no to w następne 10 minut siądło 128 gołębi, no to naprawdę. Także to ten. Zrobiły wyprzedzenie. No także, ale to dodam, że to był z drużyny Małgorzaty, mojej żony, no nie mój. Tak. No także. Na żonę pan dał jeszcze lepsze. Proszę? Mówię, na żonę pan zapisał jeszcze lepsze. Nie były, może powiem tak, że to na ten gołębnik, za to, że tam są duże nagrody, to tam poszły najlepsze gołębie. No. Także... Tak, no właśnie i może teraz to powiemy, bo drugi gołąb z finału na Hugie Krakus to jest gołąb, który wywodzi się z tego olimpijczyka z kategorii G. Dokładnie, czwartego na świecie gołębia, jest bezpośrednio jego synem. U dołu matka jest też po olimpijce, po 8-11 tej brązowej medalistce w kategorii H. To jest wnuk i syn gołębi olimpijskich. I to pana gołębi olimpijskiej. I to moi gołębi olimpijskiej, tak. I tam jest jeszcze tego gołębia brat z gniazda. No. A też jeszcze? Też jest i idzie teraz na 625 kilometrów na ten lot dodatkowy. Tego co siąd drugi nie obstawiłem, wycofałem go, bo naprawdę mi szkoda. Szkoda takiego gołębia, żeby coś mu się stało na takim locie, który...
Jeszcze jakby z grupą siądł, to bym to zrozumiał, że tam który pierwszy weszedł. No ale z taką przewagą te dwa gołębie siądły, no to naprawdę to musi być klasa. A jeszcze dodam, że taki sam numer wykręcił ten derb. No u mnie z 500 km jako roczny. Czyli jego ojciec. Dokładnie. Wyprzedził po 15 minut przy ładnej pogodzie wszystkie gołębie, może nie wszystkie, bo tam któryś gdzieś siądł też w oddziele, ale czekałem 15 minut, mówię, no normalnie ręce mi opadły, bo wtedy leciałem dość bardzo dobrze, bo to Mistrzostwo Polski, tam wszędzie wtedy miałem dobrze, 15 minut nie ma gołębi, a tu potem siadają po dwa, po trzy, no ale po tym pierwszym to miałem czwartego, piątego, siódmego, ósmego tam i tam naprawdę całą czołówkę miałem, no ale to mi 15 minut, to jest niewiarygodne było. No i teraz jego syn to samo powtórzył. Tak jest. Czyli można powiedzieć, że odziedziczył to po tacie. No tak mówią zawsze geny. No chyba tak. No tutaj zaprezentujemy gołąbki. To jest czerwony gołąb. To już jest 12 rok. Ma przecięty ogonek, bo nie płodził. Ale teraz jest super, bo oddzieliłem go i zaczął płodzić. I myślałem, że jest niepłodny, jednak jest płodny i warto po nim ciągnąć. Jego córka w tym roku na 13 wkładów, 12 konkursów. Taka ciemna, jest naprawdę rewelacją samicą taką. Dwa razy już mi wydał gołębie, co były lotnikami oddziału pierwszymi, jako młode. Także w tym roku tak miałem jakąś inną samicę, która miała być prawdopodobnie, przepraszam, słabszą, ale po tej samicy też mi super się pokazały. Zrobiłem jokera właśnie z tego lotu po czerwonym bezpośrednio córkę, no ale jednak nie siądła mi dobrze ona, ta czerwona, ale jest w gołębniku w każdej z tej 500-ki. No ale myślę, że z tej czerwonej będzie na pewno pociecha, no to... Ten as tego lotu Hanover, to właśnie on jest jego dziadkiem. I też na przykład mówią czasem hodowcy, że jak już gołąb taki wiekowy, to ciężko lotnika z niego wychować. Nie, mi się zdaje, że to jest ten. Nie mam pojęcia, ale już często mi się zdarzyło po tych starszych gołąbkach coś dobrego wychować. No i mamy tego czwartego gołąbka na świecie w kategorii G. To jest derb 160. To jest ojciec tego gołębia, który przyleciał drugi na Krakusie. W każdym bądź razie on jest gołąbkiem naprawdę wartościowym i myślę, że jeszcze dużo, dużo mi wyda dobrych gołąbków. Jego drugi syn jeszcze będzie leciał 625 km. No także tutaj jest gołąbkiem. Myślę, że można coś jeszcze ciekawego po tym gołębiu budować. Można wokół takiego gołębia można chyba drużynę lotową budować. Tak, jego matka to jest 6618, to moja jedna z najlepszych samic, i lotowych i rozpłodowych. No. Także tutaj pochodzenie ma mocne. No. Tak, zaprezentujemy jego skrzydło jeszcze. Spokojnie. Tak, już trzy piórka do końca, także... No na to nie zwracam uwagi w tym, jak się nazywa. W rozpłodowym to jest ten. Jest bardzo ładnie zbudowany, jest gołąbkiem naprawdę. Coś pięknego ten gołąb i w ręce i wszystko. No i tu mamy następnego derba 174. To jest gołąbek. On pochodzi z gołębi. To jest po wnuku Hurikana. To jest gołąb. Z jednej strony. No i po tym gołąbku też był gołąbek na tym, jak się nazywa? Na Krakusie? Nie. Na Super Gołębiu. Na Super Gołębiu. No i był dodatkowy lot, tutaj tak się nie pokazał, ale był dodatkowy lot, te 500 chyba 30 ileś kilometrów oni zrobili. Tam tylko było 16 gołębi w pierwszy dzień. Taki cięższy, bardzo ciężki był lot. No i jego syn siądł 43 z tego lotu. No także, że też się pokazują te gołębie. W każdym bądź razie to jest... Ale to nie z tych samych gołębi, co ten czwarty gołąb na świecie, którego przed chwilą prezentowaliśmy. Nie. To już inne gołębie. Tak, to już inne. No mówię, właśnie z tych nowych gołębi to jest po tym. Z Hurikana. A, na Hurikana. No, na Hurikana. Tak, w każdym bądź razie... Zaprezentujemy jeszcze jego skrzydło. Ale to są gołębie sprowadzone kiedy? Już coś z nich
O, to już jest, no, to ja wtedy kupiłem tam, starałem się jeszcze przez księdza kustosza wziąć najlepsze gołębie, jakie tam u tego są, bo dzwoniłem do niego. Mhm. To taki był prezent na 60. urodziny, to było już 4 lata temu, no. Czyli już pierwsze efekty, można powiedzieć, tak. No, to był udany prezent. Tak, no, tak, tam 4 gołębie, Dochmesto kupiłem, tego mhm. kupiłem, z tego jeszcze tam bodajże zapomniałem, kurczę, tam jego taki ważny gołąb był. No, ale 4 sztuki sobie wtedy, taki prezencik zrobiłem. Żona mi zrobiła, może tak, bo źle mówię chyba. No. Tak jest, no. Także to jest gołąb trzeci, którego zaprezentowaliśmy. Ja chciałbym jeszcze tak na chwilę sobie wrócić do tego tematu przygotowania, bo mówił Pan, że na pełnym karmniku, ale ta karma nie jest cały tydzień taka sama. Czyli ewentualnie jak ta karma się zmienia w ciągu tygodnia? Właśnie na taki lot 500 km, bo to już było wiadomo, że no jednak parę godzin lotu będzie. Tak, tak. No. Karma, co do karmy, to ja mam takie etapy tego karmienia. Z takiej diety przechodzę na bogatszą, ale to przechodzę łagodnie. Nie ma tak, że w środę dieta, a potem już super tłusta, tylko dosypuję. Znaczy ja kupuję karmę, tam też robię swoją, ale kupuję też worki tam super karm i se domieszuję, jak mi pasuje wizualnie. No, używam na takie długie loty bardzo dużo słonecznika łuskanego. Ale to na końcu tygodnia, rozumiem? Tak, na końcu tygodnia. Tam to już jest 50%, 80% jest w karmie właśnie słonecznik łuskany. No i to jest jednak energia mocna. I to bardzo dużo. Dużo daje, tak. Że tutaj pod tym względem to na ciężkie loty, pod wiatr. No i może dlatego te loty wychodzą, bo te gołębie mają energię, mają z czego brać pokarm. Spalać, no dokładnie. No. Generalnie moglibyśmy w sumie rozmawiać o przygotowaniu po raz kolejny bardzo długo. Natomiast ja Pana zapytam tak z perspektywy czasu, jak już odnosi Pan takie wysokie osiągnięcia na szczeblu czy Polski, czy olimpijczyki. Co największą radość Panu sprawiło w karierze hodowlanej, gdyby tak pierwszy moment mógł Pan sobie przypomnieć? Pierwszy olimpijczyk w Dortmundu, brązowy medalista. Czyli pierwszy zawsze smakuje To jest. A jeszcze największą radość to pierwszy konkurs. Pierwszy konkurs, który zdobył mój gołąb. A w którym roku pamięta Pan? O Jezu, to będzie 30 lat temu. Pamiętam, że to był lot Polkowice. Leciała grupa gołębi, chyba z 30, patrzę, jeden odbija i siada do mnie. No to jestem w szoku, do dziś dnia pamiętam tego gołębia. Tak? Takie niebieska z plamką samiczka. No wiadomo, że te momenty, powiedzmy... Pierwszy dyplom, no, to też było ważne. No. Tak jak w hodowli wiadomo, że te momenty, kiedy jesteśmy nagradzani po sezonie, no są takie najbardziej emocjonalne i tak dalej. No ale jednak hodowla gołębi zaczyna się od pasji. Od pasji do gołębi. Kto nie ma pasji, to nigdy wyniku nie będzie. No i właśnie o to Pana chciałem zapytać. Co Panu największą przyjemność sprawia w ogóle w hodowli gołębi? Rywalizacja, no to jest przyjemne, ale z uśmiechem na twarzy, tak jak z kolegami. Na przykład w tym roku wygrał mój kolega, tutaj mieszka obok, 2 kilometry ode mnie. No ale my się schodzimy, my się śmiejemy. Po przylocie dzwonimy do siebie, o której miałeś, o której seria była jego, o której my. Nie oszukujemy się i to mi się podoba. No a jest tu dużo hodowców, co zęby zaciska i są takie troszeczkę to zazdroszczą. No a no, jeszcze druga sprawa, że nie każdy może lecieć. Nie ma czasu, nie ma warunków. To dużo czynników na to musi wpłynąć. Ale jest przyjemne, jak jest jakaś ta organizacja i ci ludzie są życzliwi. Czy ja do nich, czy oni do mnie, to jest bardzo ważne. A jak wiemy, w naszym związku jest strasznie, strasznie czasami. Jak widzę na tych na forach, ja nawet nie wchodzę, tam nie patrzę, żeby się nie denerwować w ogóle. No. To jest tam, co się dzieje, to już ręce opadają. Tak, no bo każdy jest też anonimowy, ewentualnie może... Dokładnie, To, co go boli. No, to nawet nie boli, ja bym powiedział, że to nie boli. To taka jest złośliwość ludzka, która w genach tkwi. O. Tak, no bo wiadomo, hodowla gołębi to codzienna praca. No i to ciężka praca, ciężka. Trzeba lubić tą codzienną pracę, czyli te obloty poranne. No powiem Panu tak, że tam myślałem kiedyś, mówię, no już człowiek się męczy, to może skończy z tym. No ale 2 lata temu chyba,
dostałem krwotoku takiego, że ten z nosa, że nie można było zatamować krwi. No bo ja biorę cały czas na rozrzedzenie tabletki, takie, że ja mam krew trzy razy rzadszą. Jak każdy człowiek. No po tej operacji swojej. No i cały czas to biorę. I dostałem tego krwotoku, nie mogliśmy zatamować. No a akurat sezon lotowy był w połowie i tam dobrze leciały. No to żona wzięła z pracy urlop i pomagała mi. Ja miałem, bo nie mogłem zatrzymać, to leżałem albo z tamponami chodziłem, bo jeszcze byłem na pogotowiu, potem do szpitala pojechałem, ale to trochę trwało tam parę dni. I myśli pan, że wyleżałem? W życiu. Z tym krew się lała, a ja jeszcze musiałem i tak chodzić, popatrzeć, czy jest wszystko w porządku i ten. No. Ale też istotne na pewno było właśnie wsparcie, że ktoś mógł poświęcić i zająć tym, nie? No i do tego właśnie chcę dodać, że naprawdę... Jak jest w rodzinie, że to akceptują, nawet nie muszą lubić, ale jeszcze jak lubią i angażują się w to, to jest sama przyjemność. No. A jak jest w większości rodzin, też tak jest, że patrzą na to tak spod czoła, to o efekt jest trudno. No. I jakąkolwiek przyjemność. Dokładnie, no ale jak to jest ta przyjemność, to ja znam tylu hodowców, że tam ich żony tam psioczą, ale oni nie darują na pewno tego. Dokładnie, to jest we krwi gdzieś siedzi. Wydaje mi się, że to już po prostu albo trzeba zaakceptować. Dokładnie. Niektórzy uwielbiają konie, każdy ma swoje wędkarze, jest tych... To znaczy... Prawdopodobnie tam taki mądry człowiek kiedyś mi powiedział, że każdy mężczyzna musi być jakoś odskocznie od życia codziennego. Mamy gołębie. A my mamy właśnie to, że mamy gołębie. No teraz te internety, to taka chyba jest ta nasza pasja, już taka spadkowa będzie, coś mi się wydaje. No miejmy nadzieję, że nie. Ale zobaczymy, czas pokaże. Jak widać... Potraficie się zorganizować, wspólnie zrobić taki lot dodatkowy, który na pewno też jest dodatkową jakby rywalizacją. No i też cieszy, bo to jest rywalizacja, powiedział pan, kilku okręgów, tak. Różnych hodowców z okręgu. Ale naprawdę klasa był zorganizowany i temu koledze, czy to warto podziękować za to, bo naprawdę na tym punkcie, jak zajechałem, tam było tyle tych samochodów, tyle wszystkiego i naprawdę to był tak porządek zrobiony, że w kolejce każdy stał, przyjmowali, odnosili te gołębie, bili pieczątki i naprawdę to miało ręce i nogi. Potem z innych oddziałów dojeżdżały te gołębie przywozili i wszystkie gołębie były spisywane, bite pieczątki tam na miejscu, także nie tam, że one w swoich punktach bili. Wszystko było bite tutaj, naprawdę. Właśnie, na to trzeba znaleźć czas. Tak. Chcieć. No dokładnie. No i tych sponsorów tam masę. Jeszcze jak dzisiaj dzwonił do mnie informować, że prawdopodobnie ten mój goł ma szansę być pierwszy, to że ostatnie 5, które przyleciały do końca dnia, mają nagrody. Ostatnie, pierwsze 5, które rano się pokażą, mają nagrody. Także on tam pozałatwiał bardzo, bo on sklep prowadzi ten hodowlany. Także tych nagród jest ogrom tam. Naprawdę. Także ten lot, naprawdę jestem tak mile zaskoczony tą organizacją, że jestem w szoku, naprawdę. A brał pan udział pierwszy raz, więc zakładam, że taka organizacja pana zmobilizowała do tego, żeby za rok też spróbować. No na pewno. No tak samo jak spróbowałem na wspólnych gołębnikach i jakby te dwa loty nie wyszły, na pewno bym był załamany i zrezygnowany. Tak samo, to każdy sukces motywuje, krótko i na temat. Tak. I te pierwsze chyba pana motywowały najbardziej, bo jak widać teraz przez następne lata cały czas ten poziom pan trzyma fajny. No wie pan, jak coś robić, to robić dobrze, a jak nie robić, to nie robić wcale. No dopóki tam, już mówię nawet, już nie muszę tak wygrywać, ja już nie muszę nic udowadniać, ale tam lubię to i mogę se lecieć, nawet już mogę wyluzować troszeczkę i nie przejmuję się. Tam w tym roku mam na przykład na stare, mam 2 razy wicemistrza i w kategoriach też tam wicemistrza i mam w większości. Ale mówię... To już nawet się nie denerwuję tym, bo rok rokowi nie jest równy. Robię swoje, ale jak wyjdzie słabiej, troszeczkę też nie przeszkadza. No i właśnie to jest ten temat, który tam gdzieś często się pojawia, że jeśli ktoś przy gołębiach nastawia się typowo na wynik, to raczej ciężko, żeby to sprawiało przyjemność, bo najpierw musi być ta pasja właśnie. Dokładnie, tak. A tak jak pan powiedział, bawi się pan tym, chce...
się tymi gołębiami zajmować, jeśli wynik się pokaże, no to fajnie. No, no wiadomo, że to są sportowe rywalizacje, no i tu się trzeba przyłożyć, żeby ten wynik był, ten materiał wymienić, hodowlany, no, no, no i inne rzeczy robić, no, no naprawdę trzeba dużo wszystkiego włożyć, wkładu, ale nic na siłę, bo i tak im więcej będziemy się spinać, tym gorzej wyjdzie. A był taki moment przełomowy w pana hodowli, kiedy wszystko jakby ruszyło z impetem do przodu, te wyniki się pokazywały. Myśli pan, że coś pan wtedy zmienił, coś zaskoczyło, czy nie przychodzi panu taki moment? Nie, już mówię. Ja jak założyłem hodowlę, bo ja tak szybko nie założyłem hodowli, to już byłem chyba po ślubie, chyba z 5 czy 10 lat może. No. Tu się, przepraszam, tu się sprowadził hodowca, kolega, który się tam ożenił w Jaźwinie i on zaczął opowiadać o tych lotach za granicą, jak kiedyś tam Van Roy, to jest straszna historia daleka i tam, że tam loty były te burgaste i inne i tam kibice przyjeżdżali, policja końmi pilnowała. Tak mnie zafascynował tym, że ja tylko byłem takim hodowcą, tutaj lotowałem na dziko tylko, no, nie lotowałem, tylko trzymałem na dziko. No i tym się właśnie, jak ten chłopak... Można powiedzieć, że zaszczepił trochę. Tak, jak mnie nakręcił, zacząłem lotować, on mi zaczął brać gołębie na te loty, bo on przyszedł tutaj, a w związku był w innym oddziele, teraz ożenił się tu, mieszkał u nas. No jak zobaczyłem, jak te gołębie przylatują z tych lotów, że to jest niewiarygodne, że ten gołąb wie, gdzie ma lecieć. No jak się wziąłem, to się przyłożyłem już do tego z całą siłą. No spodobało mi się to. No. Z pełnym impetem. Dokładnie. Teraz przechodzimy do tematu aukcji. Będzie 10 młodych dostępnych na aukcji. Będą to młode w zasadzie praktycznie wszystkie poza jednym z gołębnika lotowego. No po lotnikach, no dodam tak może, że po wszystkich gołębiach nie ciągłem, tylko po tych najważniejszych, które coś tam zrobiły w sezonie lub mają bardzo dobre pochodzenie. No to po tych pociągłem, że jest szansa, że można coś dobrego uchować. No ale zaznaczam, jest szansa, bo to nie jest takie proste. Oczywiście. No w każdym bądź razie tak, zaprezentujemy pierwszego gołąbka. To znaczy, to biorę w kolejności, to nie jest tak, że on jest może z ich najlepszy, ale to jest gołąbek, to jest wnuk olimpijki 8111. W każdym bądź razie, no nie, to jest faktycznie jeden z lepszych. Tak, akurat dobrze tak, trafiło. Tak, bo to ale jest... kolejność będzie przypadkowa. Tak, dokładnie, tak. I to jest po samicy, która w tym roku ma 12 konkursów, czwartym lotnikiem oddziału jest. Ta samica zrobiła przez 5 lat 49 konkursów i to jest właśnie córka 6618, matka tego gołębia. A 6618 jest matką znowu Derba 160. To tak, że u góry mamy, to jest wnuk olimpijki i wnuk, to jest wnuk, to jest taki imbryd, bo to jest wnuk dwóch sióstr, które miały 3 koeficjent, jedna i druga z maratonu, jak byłem wicemistrzem Polski w maratonie z koeficjentem 17. Tak, i ta 6618 to jest właśnie mama tego olimpijczyka. Dokładnie, 160, tak. No ona wydała już mi dużo gołębi, no to jest taki u mnie podstawowy gołąb rozpłodowy, bo ta olimpijka 8111 już nie żyje w tym roku ten. No piękny samczyk będzie, no głowa jest, ale jego ojciec tam miał, był na wystawie ogólnopolskiej w tamtym roku, oddziałowej, to miał 92 ten. Za ocenę. Tak. Pan Gamrza to był zadziwiony, bo to oceniał u nas. Tak zresztą widać, no. Nawet na kamerze myślę będzie widać, jak ten młody, że fajnie jest ułożony. Nie, no to jest no jedno pióro, głowa jak malowana. Ale w naszych gołębiach nie chodzi, żeby on przekazywał geny, to jest ważniejsze. Tak jest, także to jest młody numer jeden. Także ja jeszcze zaznaczę, że numer tego poprzedniego gołębia to był 36-38. I teraz przechodzimy do gołębia numer 2, o numerze 36-28. Dokładnie, tak jest. I to jest gołąbek po dwóch gołębiach lotowych. Jego matka była w drużynie wicemistrza Polski w tamtym roku. A ojciec jego to jest Derb, który był na ogólnopolskiej wystawie w kategorii H. Ojciec jego w tym roku też ma rewelacyjne wyniki, także jest super takim gołębiem. W kategorii I, przepraszam, nie H. No, w tym roku też ma parę czołowych konkursów.
I on jest, ten ojciec tego gołębia jest bratem gołębia 2204. 2204 to była moim gołębiem, która super leciała i była trzecim lotnikiem średnich dystansów w hodowcy i była 10. gołębiem, najlepsze gołębie świata, które tam w redakcji zawsze wystawiam, które tam jak coś zdobędą. No to bodajże może być samiczka. Może być samiczka, no, tak. Taka dość zgrabna. Jak wszystkie gołębie, no pochodzi z gołębi olimpijskich. O, jej matka jest córką dwóch medalistów olimpijskich. W rodowodzie jest wszystko pięknie opisane, także że tutaj nie będzie z tym problemu. Wszystko opisane, co te gołębie robią, to jest najważniejsze, żeby taką wiedzę posiadać o danym gołębiu. Także teraz prezentujemy trzeciego gołębia o numerze. 3644. Tak jest, 3644. Ten gołąbek jest, jego ojciec w tym roku na 14 wkładów zrobił 12 konkursów, jest czwartym lotnikiem oddziału. Matka jego też lotowana była, 14-10. Pierwsza siądła to prawie na 6000 gołębi z lotu Szprotawa. Matka jest znowu pochodzi, jest wnuczką 8111 tej olimpijki, także te gołębie się, no, po, krótko powiem, no, u mnie jest taka linia gołębi, że większość gołębi to się będzie powtarzać, te same rodowody, bo stawiam na gołębie, które coś robią, no i one same się ratują i ich coraz więcej jest tych gołąbków. To też może być samiczka. No, coś na to wygląda. Gołąb numer 4 o numerze 3632. 36-32 gołąbek. Ten gołąbek, tak, jego ojcem jest samczyk, który jako młody był na ogólnopolskiej wystawie, zajął 14 miejsce, miał koeficjent 3,93. Ten gołąbek już wydał super gołębi, pierwszego lotnika oddziału wydał, pierwszego z maratonu gołębia, który w rejonie siąd pierwszy, który miał koeficjent 12 z maratonu, 62 za rok. Ten ojciec, jeszcze mogę dodać, że pół brat lub siostra na Mistrzostwach Świata Serbia, tam było gołębi zgłoszonych 1972, zajął 39 miejsce z finału. Także tutaj z tej strony od ojca to jest naprawdę, naprawdę porządny gołąb. No i ten ojciec 2099 jest właśnie bratem olimpijki tej 6-6-18 i on jest w rozpłodzie już od dwuletniego gołębia. Następnie matką tego gołębia to jest siostra 30 od Olecha, kolegi, która w Rumunii była reprezentowała Polskę w kategorii D. To też super samica, ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć pierwszych miejsc. W A 3,70, w B 6,70 koeficjent. Także bardzo, bardzo, bardzo sparowałem ich pierwszy raz w tym roku i bardzo pokładam dużą nadzieję na tak dobre, wyczynowe gołębie. Jeszcze te gołębie właśnie, po 30, brat i siostra z rodziny 30, na okręgowym locie Westerplatte gołębi młodych, 550 kilometrów. Siądła cała para, pierwszy i drugi na cały okręg. To jest naprawdę cud nad Wisłą, można powiedzieć. Numer gołąbka jest 3615. O, tak. No i to jest na pewno chyba samiczka raczej. No i już mówię, to jest wnuczka 160. To jest wnuczka 160 i jest wnuczką siostry olimpijki. U dołu mamy też wnuczką, jest samca 11005. I po beldze, która już mi dała parę dobrych gołębi, Marcelisa Albrechta z linii Sprinta i Donkere 12. Także tutaj też jest. No a w szczególności jest wnuczką tego 160 bezpośrednio. Także gołąb numer 6 o numerze 3618, niebieski pstry. Tak jest. To jest gołąbek. Matką tego gołębia jest wnuczka 8-11. Także jak mówiłem, większość gołębi to jest tych samych gołębi. Góra znowu to jest też wnuczką brata olimpijczyka, tego szóstki od Olechów. Także tutaj jest. I po takiej mojej super lotnicce 6-6-14-12 rok.
która też była na wystawie ogólnopolskiej, 8. lotnikiem była, także z czołowych gołębi ten gołąb też pochodzi. Jeszcze skrzydło jego pokażemy? U młodego skrzydło, to wiesz, jeszcze nie jest rozwinięte. Tak jest. Jest to gołąbek o numerze 3630. No i tak, zaczniemy może od matki jego. To tak, matka jego była tak, 2. lotnikiem oddziału w 2019, 6. lotnikiem oddziału, 4. lotnikiem Polski w kategorii maraton. Także ona, wystawa ogólnopolska w kategorii C była w tym roku jeszcze na wystawie w styczniu. Także tutaj z wszystkich stron jest piękne pochodzenie. I teraz przejdziemy do samczyka. Samczykiem tego gołębia jest samczyk 5813. A matką znowu jest piątka. Piątka to jest taki gołąb, którego... No to ten gołąb jest wnukiem tej piątki, a piątka właśnie teraz dała mi trzeciego gołębia na locie finałowym na Roztoczu. No, które też tam przyleciały 3 gołąbki, a on weszedł trzeci. No też można było... Że mógł szybciej trochę wejść, ale to takie życie jest. Mamy gołąbka 3640. To jest gołąbek. To jest wnuk 1427. To jest taka samica moja, która naprawdę zdobyła wszystko, co jest możliwe. Ona była pierwszym lotnikiem oddziału okręgu, pierwszym asem Polski Arlung, pierwszy as gołębi Polski ogólny. Także ta samica naprawdę leciała rewelacyjnie. Jej córka też mi się bardzo z dobrej strony pokazała. Była 3. lotnikiem oddziału gołębi młodych, była w drużynie roczne derby. I siądła pierwsza w konkursie w rejonie z maratonu. Także ona mi co roku ta derbka 113 robi ogromną robotę. To jest matka tego młodego. U góry jest po samczyku niebieskim pstry 122. 122 słabiej leciał, ale może lepszy w rozpłodzie jest. Jest bratem 121, jest bratem 122, który miał 1., 7., 24, no super leciał. W kategorii B miał 13 koeficjent, w C 24, także on cały czas był czołowym gołębiem, brat tego ojca, nie? Bo ojciec, tak, ojciec słabszym lotnikiem jest, ale często się zdarza tak, jak jest słabszym lotnikiem, to znowu lepszy w rozpłodzie się zdarza, dokładnie. No i to już też jest z gołębi olimpijskich, ten 121, 122. No to są bez... Oni są wnukami 7002 córki olimpijki, a 7002 to jest matką gołębia, który drugi siądł na Krakusie. No. 3610 gołąbek to jest... I to jest wnuk 160, tak samo tego derba od strony matki, w każdym bądź razie od strony ojca znowu jest brat tej 2204, także z dwóch stron jest pochodzenie dość mocne, 21 rok, to są po gołębiach rocznych, ale to są właśnie z tej rodziny gołębi, które naprawdę u mnie dominują i ten... bo to jest tutaj u góry, mamy 2204 tej samicy brata. Ona była 7. w Polsce w kategorii A. Już nie będę powtarzał się, 10. asem FCI. Także ona cały czas... No, w rodowodach jest wszystko opisane czarno na białym. Także teraz zaprezentujemy ostatniego gołębia na aukcji o numerze... 3620. Tak, 3620. To jest gołąbek, u góry pochodzi z tego gołębia, wnukiem tego gołąbka jest 2099, to jest ten właśnie gołąbek super, super u mnie w rozpłodzie. U dołu, znaczy mamy tak, to jest wnuk 2099 i tutaj od Pawłowskiego Krzysztofa jest taka super samica po najlepszych jego lotnikach. To właśnie ta para wydała tego gołębia bezpośrednio, co na Mistrzostwach Świata FCI z Serbii. Siąd 39 z finału. No, tu jest, to właśnie jest po jego bracie. U dołu mamy samiczkę taką roczną 82-15.
ona pochodzi, po siostrze najlepszego roczka w Polsce. Tu jest wszystko opisane, a u góry jest wnuk faraona bezpośrednio od kolegi chłopeckiego z Gołębi. Także tematem aukcji dzisiejszą relację z pana hodowli sobie zakończymy. Ja chciałbym panu życzyć teraz tego okresu udanego, jeśli chodzi o pierzenie i tak dalej, żeby hodowla dobrze prosperowała, bo wiadomo, ten okres jest jednym z najważniejszych. Cały rok jest ważny. No. Nie dzieliłby pan tego na okresy? Nie. No tak, nie są okresy, bo to jest okres pierzenia, przygotowania do lotów, lotowania. Ważniejszy, mniej ważny? No, wszystko jest ważne. Może zima jest troszeczkę spokojniejsza tylko. No bo wtedy można troszkę odpocząć od gołębi. Ja tam w zimę to karmię raz dziennie tylko i dosyta. Raz dziennie dosyta. No, nie biegają za mną, ale to jest taki odpoczynek od nich, taka odskocznia. I wtedy też suplementów w zimę jest mniej, czy? Żadnych suplementów oprócz gritty i ten. Gritty i kołacze. To jest i więcej. Ale zakwasza pan jakąś wodę wtedy, czy nie? Czy woda jest czysta? Daje troszkę blitzformu, parę kropel i tak, żeby tylko ona tam jakiś rzesisek się nie zrobił czy coś. Teraz zacząłem tak na tym, że do tego blitzformu zawsze troszeczkę dam. I no, żeby no, jak nie, ale w zimę to nie jest straszne, bo to nie ma upałów i, tak. I ona... Nie mogą się też za bardzo rozwijać. Dokładnie, bakterie, to tak? Prawda. Tak jest, także wszystkim hodowcom życzymy dobry lot i pozdrawiamy. Pozdrawiamy, dzięki.